Dobra, czekam aż ruszysz, żeby zobaczyć, no. Już jak wyjedziemy stąd. Nie że mamy dzisiaj 7 lutego, jest środa i tak dość nietypowo, bo w środę po południu o tej porze to rzadko się zdarza, żebyśmy wybierali się gdzieś. Ojej, ale ja lubię ten samochód. Ale jedziemy do dziadków na obiad, zostaliśmy zaproszeni dzisiaj. Taka sytuacja i spędzimy miło popołudnie i wieczór może wczesny. Pogoda o taka seo. Czekaj, o, kitek już tam sobie śmiga. W lutym to taka pogoda nawet lepsza niż śnieg, powiem wam, jak dla mnie, może tak już zostać. Wiele razy mówiliśmy o tym. Dobra, zamknę. No to jadzie. Łogiń. Teraz mam, jest 15:26, powiedziałam, że najdalej w pół dobędziemy, także... No. To duże szanse. Zazwyczaj, jak jesteśmy umówieni na jakąś godzinę na obiad, przyjeżdżamy spóźnieni, wiesz. No. Denerwuje. No dobrze. Ale tu pustki, zobacz. 16, tak? Bo się nie, wszyscy rozeszli. 15:27. Ze szkół głównie, bo tutaj głównie jest zawsze ruch rano i po południu wczesnym. Tutaj jesteśmy w szkolnym rewirze. Pełna determinacja. Tutaj jak miło i pusto, nie to co rano. Nie no, super jest. Naprawdę, kurde. Przecież uwielbiam. A już to powtarzałem kilka razy, już teraz nie zamówisz takiego. No to zamówi je inne, no. Zamówi je inne. Pod szkołą się kończy dzień szkolny. Przez wszystkie życie. Przy okazji sobie popatrzycie na naszą... Nie, to nie. Koleżanka twoja chyba. Moja? Znaczy moja chyba też, jeśli to była ta, o której myślałam. Patrz, dzisiaj wreszcie pojadę tak jak trzeba. Do tej targowej. No. A ja to jakoś nie lubię tamtędy jeździć, ale... No nic, przy okazji się popatrzycie, zaczęłam myśli, skończyłam myśli na przysłuchę taką porą lutową. Nie mogę, bo nagrywam. Nagrywam, to nie puszczam piosenek. No nie? Mhm. Masz coś do powiedzenia? Do powiedzenia? Nie masz. O, tu będzie piekarnia i niestety, to znaczy była piekarnia. Była piekarnia właśnie, aż z sentymentem spojrzałam w jej stronę. No, chleb tam był. Bo tam był dobry chleb. Jagodzianki dobre były czasem. Osiołka. Matylda kiedyś tak mówiła, tak no, dobra, już nie wracajmy do tego, nie będę się tutaj rozwijać nad tą myślą. W każdym razie... Dobrze, panie Boże. Właściwie to nie wiem. No, coś byś dodał jeszcze dobrego do tego filmu. Czy nie masz nic do powiedzenia? Tak zupełnie. Nie no, mam sporo. Na jaki temat? Samochodowy, proszę bardzo. Ja to na każdy mówię, wiesz. No dobra, moi drodzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o naszą relację. No czekaj, to już sobie utrwalimy, bo kiedyś mieliśmy. Pamiętasz takie akcje, że utrwalaliśmy? No tak, ale akurat jedziemy jak taką trasą. Nie wiem, co tu utrwalać na tej ulicy akurat. Wszystko, wszystko. Tego nie czujesz. Nie, w ogóle tutaj. Nie, jakoś nie lubię tutaj. Jestem tą ulicą pełną studzianek. Szczególnie jak się zjeżdża w dół, to jest po prostu dziura na dziurze, bo jest studzienka za studzienką. Trzymaj Martyśka te pączki. Kto to tu robił, w tę drogę? Nie dziura, tylko to są te studzienki. No tak, ale są właśnie tak zrobione, że mijając każdą z nich, po prostu wpada się w dziurę. Zobacz, jaki ładny blok. Też mi się podoba, no. Jest tu nawet kilka takich bardzo ładnych mieszkań. No nic nadzwyczajnego, ale taki schludny jest. Nie, ładny jest. Co ty? No weź, Basiula. Fajowski jest przecież. No mówię nic nadzwyczajnego, bo to nie jest znowu nie wiadomo jaki projekt nie z tej ziemi. No ładny jest, już mówię, że ładny. No podoba mi się, no ale... Wiesz, no są teraz różne takie odpałowe projekty, nie? Oj, odpałowe. Dobra, tutaj cyk. Sikaj, sikaj, Milo. Czekaj. Co się rozgrzejesz? I znowu. Czekaj, Paweł będzie pytał, z jakiego to filmu. No czekaj, tu wysiądziemy, czy nie? Koło Marcina, stawaj. No masz tutaj na płytkach stań. No ale to mnie zaraz tu... No co? Że to już nie wiedzie. Dobrze jest. Elegancko. Tak? Elegancko. O, może być? Tak jest. No.
To co? Cyk. 15:31. Witamy na osiedlu. Jeszcze tu Marta. Teściowa. Zaraz wezmę od ciebie. No dobra. To teraz, to już naprawdę kończymy, bo się spieszymy i spadamy na ten obiad, co by nam nie wystygło.